Non c'è pioggia che ci bagnerà se tu mi bruci dentro al cuore. In tutti i sogni che farò insieme a te il sole sorge per noi, sì. Dzień dobry. Wiecie, za co lubię Włochy? Że w dniu, kiedy do nich wyjeżdżam, wyglądam właśnie tak. Nawet bez makijażu. Buzia mi się śmieje. Włos zrobiony. No i ruszamy. Dzisiaj zabieram Was na wycieczkę do Toskanii, do której tak bardzo strasznie nie chciałam jeździć tyle lat, a do której wracam teraz bardzo często. Pokażę Wam Sienę, pokażę Wam Florencję i pewnie jeszcze parę fajnych miejsc po drodze. Chodźcie ze mną. Jedziemy do Włoch. Na samolot odprowadza nas mały krasnal. Porwał jedną z naszych walizek i chyba też się z nami wybiera. Nie wiem, jaki ma plan. Jedziesz z nami, Robcio? Muszę Wam powiedzieć, że mam wielkie szczęście, bo za każdym razem, kiedy lecę do Bolonii, to co prawda jest drugi raz, no ale to nadal 100% skuteczność. Coś pięknego się dzieje. Bo ostatnim razem, kiedy leciałam do Bolonii, kończył się chyba jakiś festiwal tańców latynoamerykańskich w Warszawie i miałam takie występy. Samolot był opóźniony 2 godziny i oni przez 2 godziny tańczyli właśnie tak. Skoro już wylądowaliśmy, to powiem Wam, dlaczego lecimy do Bolonii, bo Bolonia wcale nie jest najbliższym lotniskiem moich rejonów, do których lecę. Jest bliżej Florencja, jest bliżej Pisa i chyba tam coś z Polski lata, ale jeśli lata, to lata z Modlina, a ja mam do Modlina daleko. Więc wolę dodatkowe kilometry zrobić we Włoszech niż w Polsce i tak po prostu, jak już mam się przejechać te 2 godzinki czy półtorej, to wolę już na włoskiej ziemi. Zaraz lecę do wypożyczalni samochodów. Oczywiście biorę Fiata 500 i ruszamy dalej. To niestety nie jest moje auto, bo moje auto musimy pójść na brzydszy parking. Chociaż to bym wzięła. Przedstawiam Państwu nasz wehikuł Fiata 500. Kolor elegancki szary. To nim ruszamy dalej. Powiedzmy sobie szczerze, dalekośmy nie zajechali, bo zgłodnieliśmy, więc tu jest takie dobre, jest takie dobre, a na deser czeka nas jeszcze pączek z kremem pistacjowym, z widoczkiem na parking na stojąco, czyli biegusiem. We Włoszech są takie charakterystyczne stacje, które nazywają się autogrill, stacje raczej punkty obsługi pasażera. One dosyć często są nad autostradami. Tam u góry pomiędzy jedną stroną, a drugą jest restauracja. Dostępna z obu stron autostrady, czyli ci, co jadą w tą i ci, co jadą w tamtą, mogą korzystać z tego samego miejsca. My się nie zatrzymaliśmy dzisiaj w restauracji na górze, ale na przekąskę na dole. Ale jakby co, zobaczycie taki most, to tam dają jeść. Dają jeść całkiem przyzwoicie, naprawdę. Wstydu nie ma. Zresztą gdzie we Włoszech dają jeść źle. No, dają, ale tu nie. Tak wygląda małe szczęście. Prawdziwa włoska, pyszna, mocna, czarna kawusia, którą, ponieważ to pierwsza, tutaj pokraszę wielką porcją cukru. A co? Udało nam się wyjść z labiryntu. Słonko świeci, jeszcze wysoko. Kierunek Siena. No ale zanim gdzieś jeszcze pojadę, to Wam pokażę. Proszę, tak się parkuje. Proszę Państwa, we Włoszech. O, na środku pasów. No czemu nie? To, co widzicie przed nami, to konna przyczepa. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jak ruszyliśmy razem do Lazio i we wrześniu byliśmy zeszłego roku na wycieczce również, to spotkaliśmy konia na stacji benzynowej. Tak było. Chodził po stacji benzynowej. Ponieważ w Sienie mieszkamy oczywiście w starej części, do której nie możemy wjechać naszym wypożyczonym samochodem, to ostatnie kilkaset metrów dymamy pod górkę. Ale i tak jest pięknie. Z jednej strony mamy tak,
Nie wiem, czy słyszycie tą ptasią serenadę? A to już nasz widok z drugiej strony i to, co widzicie tam na samej górze, to już Duomo di Siena. Che meraviglia! Dobry wieczór i teraz zobaczcie. To jest miejsce, w którym latem nie można nawet nogi postawić, tyle jest ludzi. A teraz pan z pieskiem, pani i wszystko dla nas. Dlatego fajnie jest przyjechać do Włoch po sezonie, żeby zobaczyć takie cuda i mieć je tylko dla siebie na wyłączność. Ta-da! Do Sieny, która jest tam na górze, można wdrapać się na piechotę albo można wjechać. Wjechać schodami ruchomymi. O, tu są. To są naprawdę bardzo długie schody. Tak dalej pójdzie, to będzie film drogi po schodach. Jest! Wreszcie jakaś cywilizacja i susząca się pranie. To znaczy, że jesteśmy we właściwym miejscu. Jedną z rzeczy, które najbardziej lubię we Włoszech, to jest to, jak tutaj codzienne życie sąsiaduje z historią. Ciężarówka do wywozu śmieci, samochody, jakieś przebudowy nowoczesne, a z drugiej strony średniowieczne mury, domy, które pamiętają takie historie, o których nawet nie wiemy. To jest absolutnie niezwykłe, że tu się po prostu w największym podniebnym, bo pod niebem, muzeum świata, gdzie jest zwykłe życie. Takie jak na przykład o takie balkoniki u góry i ktoś tam sobie mieszka. Dlatego tak lubię tu być. Zobaczcie, Siena 8 rano, kompletnie pusto. Drugą rzeczą, którą bardzo lubię we Włoszech, jest to, że idziesz sobie, idziesz uliczką niepozorną i nawet nie wiesz, co czeka na ciebie za rogiem. A za rogiem, o, Bazylika Duomo. O, popatrz. A to ci niespodzianka. I ona już tyle lat tu stoi. A kiedy wy będziecie podziwiać przepiękną fasadę Duomo, ja tylko powiem, że w sierpniu na tym placu, tym placu, który teraz jest przede mną, na którym nie ma absolutnie nikogo, jest dziki tłum. Kolejny dowód na to, że warto zwiedzać Włochy w bardzo nieoczywistych momentach roku. Jest luty, jest słońce. Za chwilę będzie ciepło, bo musicie wiedzieć, że w tej chwili w nocy potrafi być nawet -1, ale w dzień potrafi być 18. No właśnie. I to jest piękny czas, żeby tu być i mieć Sienę właściwie prawie tylko dla siebie. I teraz sobie wyobraźcie takiego toskańskiego chłopa, który przyjeżdżał do Florencji setki lat temu, zwłaszcza, że to Siena, i widział w Sienie takie coś. No to przecież on myślał, że to jakiś nie wiem co. Sienę lubię również za to, że jest na tyle mała, że można w niej łazić bez planu, bez ładu i składu. Po prostu sobie wybierać, która uliczka wam się podoba i ją skręcać, a i tak zawsze dojdziecie w te same miejsca. Czyli do Bazyliki Duomo oraz na niesamowity i przepiękny plac. Nie mam pojęcia, jak oni cudownie tak go wybudowali tyle lat temu. Ale plac jest absolutnie wyjątkowy. Zaraz wam go pokażę, a tymczasem jeszcze się pogubię w tych uliczkach chwilę. No i tak prędzej czy później tam trafię. Patrzymy wysoko, wysoko. Patrzymy trochę niżej. To światło, które widzicie na końcu tunelu, to właśnie przed nami. Przed nami, przed nami, przed nami. Już za momencik, już za chwileczkę. Niezwykły i jedyny taki, absolutnie unikalny
pełen ludzi, którzy tłoczą się tutaj. No pełen ludzi to dużo powiedziane. Pełen zamieszania samochodów i ruchu. Piazza del Campo. Chyba jedyny na świecie plac w kształcie muszli. A tu takie tam postawili w średniowieczu. I teraz sobie wyobraźcie, że na tym placu, w kształcie muszli, co widać z lotu ptaka, 15 sierpnia, co roku od setek lat, odbywa się Palio. Palio to jest takie święto, które odbywa się w bardzo wielu miastach we Włoszech, ale akurat w Sienie jest to Palio w formie wyścigów konnych, które się odbywają właśnie na tym placu. I wygląda to tak, że po środku tłoczą się ludzie, a to wszystko, co jest za barierkami, jest wysypane takimi wiórkami, jakimś takim specjalnym rodzajem materiału. I tu dookoła tego placu biegają konie. Każde rione, czyli każda taka dzielnica Sieny, wystawia swojego zawodnika, wystawia swojego konia. I to, co się tutaj odbywa, to jest absolutnie niewiarygodne święto. I teraz sobie wyobraźcie, że na tych balkonach, które są przy placu, ceny wejścia na balkon, żeby zobaczyć Palio, to jakieś turbo kosmiczne, to jest w ogóle niesamowite. Siena jest wtedy oblężonym miastem, tu wejścia są tylko chyba dwa na plac w określonych godzinach, coś niesamowitego. Ja nigdy nie byłam tutaj w okresie Palio, bo dla mnie to są za duże emocje i za dużo ludzi, ale byłam kilka dni po Palio, kiedy przez miasto przechodziła taka procesja, rodzaj takiego święta, ten koń, który wygrał tego roku, ten zawodnik, ten jockey, który wygrał tego roku, szli w takiej procesji przez całe miasto z muzyką, przebierańcami, z hałasem, ze świętem i to było rzeczywiście fenomenalne. W tej chwili jesteśmy na tyłach Piazza del Campo, który widać, o tu, to jest jakby widok z tyłu, a ja was zabiorę w miejsce, które znajduje się dosłownie kilka kroków dalej, właściwie w samym centrum Sieny, miejsce, w które dociera bardzo niewiele osób, a miejsce, które warto zobaczyć. No więc wyobraźcie sobie, że w samym środku Sieny jest takie miejsce, tak naprawdę ogródek warzywny, bo to, co tutaj rośnie, to no, o tej porze roku głównie cavolonero, jakieś resztki, taka czarna kapusta przypominająca trochę jarmuż, używana do toskańskiej zupy ribollita między innymi. Więc ten teren w wyniku różnych zawiłości historyczno-epidemicznych również, choć kiedyś był zabudowany, tu mieszkało w tym miejscu mnóstwo ludzi, pozostał pusty i teraz jest w nim ogród warzywny, tutaj mieszka osiołek, mieszkają tutaj kaczki, jakieś kurki też są, coś jeszcze, pawia też widziałam raz, ale też tutaj, słuchajcie, znajduje się w środku maleńka restauracja. Jedna z najlepszych rzeczy, jakie jadłam, były tutaj. Oczywiście podają pici, czyli taki toskański makaron. On troszkę przypomina spaghetti, ale jest rolowany ręcznie, nierówny, ma takie cienkie końcówki. Ale też wołowina po prostu obłędna. Miejsce, wiecie, wygląda jak taka kawiarenka pod namiotem, a pojadłam naprawdę zacnie, więc jeśli będziecie chcieli w czasie zwiedzania Sieny odpocząć trochę od zgiełku tego miasta, bo jesteśmy tutaj rano, kiedy jest jeszcze pusto, poza sezonem, ale koniecznie wpadnijcie tutaj, zjecie dobrze i będziecie bardzo zadowoleni. To jest ta restauracja, o której mówię. Ta-dam. A tam w oddali słychać gąski, bo gąski też są. Tak z ciekawostek, gdybyście chcieli zamieszkać w Sienie na bogato, to bardzo proszę, willa z basenem, prawie 9 milionów euro. Ale to już coś chyba w promocji, bo jedne 2,5 miliona. Natomiast gdybyście mieli apetyt na zamek, no to we Florencji 12 milionów euro i możecie się poczuć jak hrabia.
ale sobie dzień wybrałam wszędzie na zdjęcia, wszędzie stoją śmieci, bez przerwy jeżdżą śmieciarki. Ale no co, życie. Słuchajcie, śmieciarki nas dzisiaj prześladują. Siena i jej gospodarka odpadami. Tak zatytułujemy ten odcinek. A wycieczkę po Sienie zakończymy zasłużonym śniadaniem właśnie tutaj. To taka historyczna sieneńska kawiarnia. Zjemy coś pysznego. I właśnie w ten sposób kończymy naszą krótką sieneńską wycieczkę. A dzisiaj przeniosę się z Wami jeszcze do Florencji. Pokażę Wam teraz taki aspekt życia w historycznym mieście, o którym się tak nie myśli na co dzień. Zobaczcie, to jest ciężarówka przeprowadzkowa. Bardzo proszę, tu odbywa się przeprowadzka. Rzeczy wjeżdżają po takiej mobilnej platformie do góry, a raczej z góry będą złożone zaraz. No ale zobaczcie, żeby zrobić coś takiego, trzeba zamknąć całą ulicę. Stoi znak kilkadziesiąt metrów wcześniej, że ulica jest zamknięta, bo ktoś się przeprowadza. No i tak się właśnie żyje w historycznym mieście. Zobaczcie. Platforma jedzie na dół. Pominąwszy, że pewnie tak jest szybciej, to też po prostu, wiecie, po tych wąziuteńkich klatkach schodowych, no nie wykręci się z dużą kanapą, koniec, kropka. Jest 6 stopni i pochmurno, więc mnie, jak prawdziwej Włoszce, jest zimno. Chociaż niewiele Włoszek nosi czapki, to jednak tutaj zrobiłam odstępstwo, nie mogę się w końcu przyziębić. Florencja nie powitała nas słońcem, ale to nas zupełnie nie martwi. Zabiorę Was dzisiaj na mały spacerek tu i tam. To będzie szwendactwo, jak klasycznie w wykonaniu pedantuli, bo rzadko jest z planem i rzadko jest zwiedzanie, ale mam nadzieję, że to miejsce spodoba Wam się choć trochę. Chodźcie ze mną zobaczyć Florencję. To, co mnie zawsze urzeka we Włoszech, to to, że kwiaty, które u nas rosną w naszych domach, tutaj rosną na balkonach. I teraz cofam to zbliżenie, żeby Marta mogła napisać, co to za roślinki, bo Marta montażnika zawsze wie najlepiej. Ale ja mam jedno i drugie w domu, asparagus na pewno, a to po lewej nie pamiętam. A we Florencji jest tak jak w Sienie. Po czym nagle za rogiem, o proszę, tam jakie cudo wszedł. A tu już taką. Samo życie. Florencja, chociaż na tej ulicy tego nie widać, jest głośna, jest gęsta. Tu jest dużo ludzi, jest dużo cudzoziemców, nie tylko turystów, ale ludzi, którzy tu studiują, pracują. To jest bardzo intensywne miasto i tak sobie myślę, że zawsze opowiadam Wam o tym, że fajnym miejscem na początek przygody z Włochami jest Rzym, bo to jest takie miasto, które łączy i północ, i południe. Ale tak naprawdę muszę Wam powiedzieć, że teraz, kiedy o tym myślę, to być może Florencja nie jest wcale najgorszym wyborem na dobry start poznawania Włoch, bo jest tu mnóstwo fenomenalnych rzeczy. Rzym jest chyba ładniejszy, w sensie takim położenia, jest bardziej zielony, ale Florencja jest magiczna. Tu się czuje tę historię na każdym rogu, więc jeśli jeszcze nie byliście, to wpiszcie na listę. I żeby nie było, na Florencję proszę założyć wygodne buty, bo tutaj całe to ścisłe historyczne centrum jest zamknięte. Niby są hulajnogi i rowery, ale ciężko się nimi tutaj poruszać, więc dobre buciki bierzemy i chodzimy wszędzie pieszo. Ja wybieram ten. I kolejne ujęcia z cyklu idziemy niepozorną ulicą. A tutaj zobaczcie, jaki fajny sposób na zasłonięcie jakiegoś elementu prac budowlanych. Myślę, że trzeba się w Polsce dogadać z substralem, który będzie robił takie piękne instalacje. Czad, co? Widać, że dobrze nawożone. O, a teraz zobaczcie, tutaj Dawid, już wyczyszczony.
A tutaj Herkules jeszcze w myjni. Oczywiście ten prawdziwy Dawid Michała Anioła stoi pod dachem, ale do niego nie będziemy dzisiaj zaglądać, podobnie jak nie zajrzymy niestety do Galerii Uffizi. Mam na to po prostu stanowczo za mało czasu. Muszę wam powiedzieć, że to miejsce jest magiczne. Jeśli tylko możecie, to postarajcie się nie przegalopować przez nie, to po pierwsze, a po drugie przynajmniej wziąć słuchawki, a jeśli możecie, to jeszcze najlepiej dobrego przewodnika, bo ilość dzieł sztuki na metr kwadratowy jest wręcz przytłaczający, ale jest to miejsce absolutnie magiczne. Jakiś taki klimat panuje w tym wnętrzu, w tym miejscu. Pewnie ze względu na to, co jest w nim wystawione, ale pewnie też przez to, że ono jest dosłownie stworzone do wystawiania dzieł sztuki. Pięknie oświetlone, klimatyczne sale. Jest to wyjątkowe miejsce. Jeśli tylko będziecie kiedyś mieli szansę na spokojnie, powoli, nie galopować, ale po prostu przejść sobie przez Galerię Uffizi, zróbcie to koniecznie. To właśnie tutaj znajdują się narodziny Wenus, hipnotyzujący obraz Botticellego. Dla mnie piękniejszy niż Wiosna, ale każdy ma jakieś swoje preferencje. Natomiast o narodzinach Wenus opowiadałam wam chyba w którymś z odcinków, że kiedyś byłam w Rzymie i chciałam tacie kupić reprodukcję tego obrazu, bo tata bardzo go lubił. I poszłam na takie stanowisko z reprodukcjami i poprosiłam o Compleanno di Venus, czyli urodziny Wenus, zamiast Nascita di Venus. No ale tutaj widziałam ją na żywo i naprawdę wow. I tak oto dochodzimy do Ponte Vecchio, czyli mostu starego, ale znam go pod nazwą Złoty Most. Nawet wiem dlaczego, dlatego że wszystkie sklepiki, które na nim widzicie, choć kiedyś były, z tego co pamiętam, rybno-mięsne, bo resztki były na bieżąco wrzucane do wody, żeby nie gniły w mieście, to teraz sprzedaje się tu dużo, dużo złota. Na moście będzie już dziki tłum, dlatego opowiem wam już teraz. Kiedy moja mama była w ciąży, czyli ja byłam fasolką, no może czymś trochę więcej niż fasolką, była tutaj na wycieczce z moim tatą, autokarowej wycieczce objazdowej po Europie. No po Europie to duże słowo, kawałku Włoch. No ale to wtedy i tak był przecież potężny wielki świat i do dzisiaj jest. I mama wybrała sobie tutaj na Złotym Moście w jednym z tych jubilerskich sklepów pierścionek, kamee, z wizerunkiem takiego pięknego kobiecego profilu wyrzeźbionego w muszli i nosiła ten pierścionek przez wiele lat, a później dała go w prezencie mnie. Ja mam go do dzisiaj i co więcej mam oryginalne pudełko, w które ten pierścionek był zapakowany. Znalazłam na nim adres jubilera, który go stworzył. Tego warsztatu niestety już nie ma pod tym adresem. Wypytywałam na Ponte Vecchio, czy ktoś może kojarzy. Tu są ludzie, którzy pracują tutaj po 40-50 lat, więc pamiętali, że coś takiego było, ale nie byli w stanie mi wskazać, w którym sklepie było sprzedawane. No ale tak czy siak, zabrałam ten pierścionek tam, skąd pochodzi, czyli tu. A dla tych, którzy lubią film zatytułowany Od Zera na Netflixie, ja widziałam tylko pierwszy odcinek, tyle byłam w stanie przebrnąć, to jest ta restauracja, w której pracował główny bohater tego serialu w pierwszym odcinku. Ona się chyba nazywała inaczej w tym odcinku, ale miejsce jest to samo. O! Tu. A tutaj zajechał ten kolega tym ładnym samochodem. O, gdzieś tu. A teraz przed Państwem kolejny odcinek z cyklu Idę sobie i tak i nagle o. Tak, żeby wam dać pojęcie o tym mieście, we Florencji ciężko jest zaparkować nawet wespę. Zobaczcie, ani kawałeczka miejsca. Chociaż nie, tutaj to się jeszcze dwie wcisną bez trudu. Czekamy sobie teraz na nieco opóźniony samolot na lotnisku w Bolonii. To był krótki wypad, bardzo, bardzo intensywny. Nie wszystko byłam w stanie dla was zarejestrować, bo tak miałam ciasno poukładany plan.
ale mam nadzieję, że udało mi się chociaż kawałeczek pokazać Wam pięknej Florencji, fantastycznej Sieny i obiecuję, że będzie więcej. Dziękuję Wam pięknie za ten kolejny odcinek i oczywiście na następny zapraszam w poniedziałek o 18:00 jak zwykle. Koniec urlopu, pora do pracy. A ta choć krzywo wyszła. Nienawidzę tego gimbala. To się nie udało. To mi nie wyszło. Chyba kiedyś nagram odcinek o gimbalu i nauce używania gimbala, bo to jest temat mi obcy.